Kamil, na początku tradycyjne pytanie. Dlaczego wybrałeś GKS Katowice i podpisałeś z naszym klubem kontrakt? Myślę, że nikt mnie nie musiał tutaj jakoś wielce przekonywać. Zawsze lubiłem tu przyjeżdżać do Katowic, rozgrywać się mecze, ta otoczka, kibice. Podobało mi się to bardzo. Ambitna drużyna i myślę, że cele tutaj są też ambitne. Dlatego akurat tutaj przyszedłem. Jak sprawdzałem, na jakich pozycjach grasz, to jesteś bardzo uniwersalnym zawodnikiem, bo praktycznie na każdej pozycji w defensywie może cię trener wystawić. Ale powiedz mi, na której ty się czujesz najlepiej, na której ty najwięcej dajesz zespołowi? Myślę, że jako lewy obrońca w tej pierwszej lidze mam najwięcej rozegranych meczów. Grałem również na środku obrony. Jeśli trener zdecyduje, że mogę tam występować, to nie ma problemu. Jesteś zawodnikiem mimo młodego wieku, doświadczonym, bo w pierwszej lidze masz bardzo dużo występów. Zaliczyłeś też kilka występów w Ekstraklasie. Uważasz, że to doświadczenie wyniesione z obu tych lig zaprocentuje tutaj przy Bukowej i pomożesz zespołowi w tej walce o te najwyższe cele? No dokładnie, znam tą ligę bardzo dobrze. Rozegrałem w niej ponad 100 meczów. Zrobiłem w tamtym roku awans z Sandecją Nowy Sącz. Jeśli chodzi o Ekstraklasy, no to trochę pokrzyżowały mi plany kontuzje, których doznałem. Ale myślę, że moje doświadczenie się przyda tej drużynie i będę robił wszystko, żeby się dobrze prezentować. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję bardzo.